Dzień dobry Państwu z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Trwa 30. jubileuszowy Tydzień Kultury Języka w naszym województwie. Z tej okazji zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wykład pani profesor doktor habilitowanej Ewy Kołodziejek pod tytułem Kto dziś jest autorytetem językowym? Pani profesor jest wykładowczynią Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, a także wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego. Istotnym obszarem jej aktywności zawodowej jest popularyzacja wiedzy i edukacja językowa Polaków. Prowadzi również liczne szkolenia i warsztaty z poprawnej polszczyzny. Oddaję głos pani profesor. Bardzo dziękuję pani, która mnie tu wprowadziła i cieszę się, że Państwo przyszli na spotkanie i zechcą wysłuchać mojego wykładu poświęconego autorytetom językowym. Udostępnię teraz prezentację i będą Państwo mogli na bieżąco śledzić mój tok myślenia i tę refleksję poświęconą współczesnym językowym autorytetom. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć zawartych w tytule naszego spotkania. Co to jest autorytet, czy też kto jest autorytetem? To jest definicja przypisana ze słownika języka polskiego. Autorytet to osoba, instytucja, doktryna, pismo cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem. A zatem ten osoba bądź instytucja, która się cieszy uznaniem, poważaniem. A co to znaczy dzisiaj mamy? To jest dzisiaj autorytet. Dzisiaj to w dniu bieżącym, ale też w dobie obecnej, w bieżącym okresie, czyli w latach 20. XXI wieku, bo teraz się tutaj znajdujemy. Jak scharakteryzujemy to dzisiaj? Dzisiaj po przełomie społecznym, gospodarczym i kulturowym, w których efekcie obserwujemy takie zjawiska jak demokratyzacja, gospodarka rynkowa, amerykanizacja. Zaraz będę to wyjaśniać szczegółami. Dzisiaj to także po rewolucji cyfrowej. My jesteśmy w tej chwili w sytuacji, którą nam ułatwiła rewolucja cyfrowa. Mój wykład odbywa się online. Ta nowa rzeczywistość oczywiście ma istotny wpływ na język, bo nas język głównie interesuje w tej perspektywie współczesności, tego owego dzisiaj. Demokratyzacja z perspektywy językowej przejawia się między innymi spadkiem prestiżu odmiany literackiej języka, takiej odmiany, którą się też nazywa odmianą kulturalną. Również przejawia się dominacją odmian kolokwialnych, odmiany potocznej, środowiskowej, slangowej. Dzisiaj wyrazy środowiskowe czy slangowe, a także ekspresywne, potoczne wchodzą w ten obszar, który niegdyś był zarezerwowany wyłącznie dla tych prestiżowych, dla tej prestiżowej odmiany języka, jaką był język literacki, czy szerzej ujmując polszczyzna kulturalna. Marketyzacja przejawia się obniżeniem rangi kultury wysokiej, konsumpcjonizmem, jak nazwał to jeden z językoznawców, konsumpcyjnym karnawałem. Za chwilę szerzej omówię te pojęcia. Amerykanizacja z perspektywy języka przejawia się nadmiernym wpływem języka angielskiego i wzorów kultury amerykańskiej. Zatrzymajmy się chwilę na tych trzech pojęciach. W języku demokratyzacja to jest ekspansja prywatności, zmniejszenie dystansu między sferą prywatną i publiczną. Pojawiają się w internecie różne takie kanały czy
strony czy zakładki, które prezentują czy ujawniają prywatne strony życia różnych osób. To ma istotny wpływ na język, bo zmniejszył się również dystans między językiem oficjalnym i potocznym. Trudno mówić o prywatnych stronach życia jakimś językiem oficjalnym czy językiem bardzo starannym. Dlatego ten język prywatny miesza się z językiem publicznym. Dzieje się to również w takich bezpośrednich kontaktach między ludźmi. Takie wyrażenia, wie pani co, którego używa na przykład student w stosunku do swojej wykładowczyni, jest wejściem sformułowania prywatnego w ten kontakt jednak publiczny, taki, który powinien być, w którym powinno się używać języka staranniejszego. Bez przesady, to też przypominam sobie historię, kiedy wyraziłam troskę o studenta podczas egzaminu, że zamknę okno, może żeby pana nie zawiało, a on, chcąc być grzecznym, powiedział bez przesady. To bez przesady to jest bardzo emocjonalne i również używane w bezpośrednich kontaktach, ale nie wtedy, kiedy rozmawia się z, prowadzi się rozmowę z wymagającej staranniejszej polszczyzny. Jakiś tam rżnąć głupa, robić sobie jaja, przepraszam za wyrażenie, w ogóle proszę zauważyć, ta publiczna kariera tych jaj, biorę to w cudzysłów, mieć jaja, baba z jajami, różne takie określenia intensyfikujące przekaz, ale też no jednak wprowadzające tę prywatność, bo w języku prywatnym mamy prawo do emocji, do przestrzeni publicznej. Wiąże się to bezpośrednio z dewulgaryzacją różnych słów. Takich słów, które wcześniej były w przestrzeni publicznej niedopuszczalne, takie jak kurczę czy kurde, to są słowa, czy wkurzyć się, to są słowa, które pierwotnie miały nacechowanie wulgarne, a na pewno jakieś ordynarne. Dzisiaj są używane jako przerywniki, jako słowa niewulgarne, chociaż bardzo potoczne. Czy te, które dalej tutaj przytaczam, czy upierdliwy, proszę zwrócić uwagę, jak to ohydne słowo weszło w przestrzeń publiczną i bardzo często w całkiem oficjalnych rozmowach pojawia się to okropne, takie obrzydliwe słowo. No i ta cząstka, ten fragment wyrazu, który tutaj zaprezentowałam, który się naprawdę pojawia w bardzo wielu sytuacjach, zarezerwowanych do niedawna wyłącznie dla słownictwa czy dla polszczyzny oficjalnej. Efektem demokratyzacji jest także takie pojęcie, które nazywamy grzecznością na skróty. Człowiek nowy, no, młody człowiek, bo to najczęściej dotyczy młodych, ale nie tylko, chce być grzeczny, ale to nie jest ta grzeczność opisana na przykład w słownikach savoir-vivre. To jest ta grzeczność na skróty, która zmniejsza dystans między ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, omawiam to w segmencie demokratyzacja, więc nie wartościuję tych zjawisk, ale zauważam, one istnieją. Zwracamy się po imieniu do osób, których wcześniej nigdy nie widzieliśmy, pani Bożeno czy pani Bożenko, albo na przykład skraca się takie formuły grzecznościowe zamiast szanowny panie profesorze, to witam profesorze, opuszcza się słowa, które z punktu widzenia takiej skuteczności komunikacji może są i zbędne, które niewątpliwie te formuły niewątpliwie skracają dystans, ale też jednocześnie pokazują, że ten prestiż polszczyzny starannej, literackiej już zdecydowanie podupadł. Marketyzacja to, czyli wszystko na sprzedaż, to w języku takie zjawiska jak na przykład innowacje znaczeniowe, które zakłócają tradycyjny kulturowy porządek. Proszę zwrócić uwagę, premiera samochodu, nie spektaklu teatralnego, festiwal pizzy, czy galeria pieczywa, czy ikona mody, czy Akademia Paznokcia, to jest tytuł czasopisma branżowego dla stylistek paznokci.
to są słowa, które tradycyjnie mieściły się gdzieś na poziomie kultury wysokiej i odnosiły się do właśnie takich obszarów z kultury wysokiej, jak festiwal muzyki dawnej, czy galeria galeria obrazów, czy ikona, wizerunek świętego i tym podobne. Marketyzacja to także hiperbolizacja przekazu. Hiperbolizacja, czyli wyolbrzymienie, salon łazienek. To zestawienie nam się dzisiaj wydaje oczywiste. Otóż nie, salon pierwotnie to było miejsce spotkań towarzyskich. Salon łazienek z tej perspektywy polszczyzny wzorcowej, literackiej zgrzyta. Dalej, imperium wizażu, czyli po prostu dawny salon kosmetyczny. Ambasada whisky, sklep monopolowy, czy fabryka smaku, pewnie jakaś restauracja. Marketyzacja to także personifikacja przedmiotów. Przyjazne kremy, inteligentne proszki, myślące patelnie, albo też ekspansja chrematonimów. To bardzo ciekawe współczesne zjawisko w języku. Chrematonimy to są nazwy własne wytworów ludzkich rąk, czyli różnych, różnorodnych przedmiotów, produktów. Proszę zwrócić uwagę, każdy produkt ma swoje imię własne. Szampon Dove, proszek Bryza, pasta Colgate, serek Danio, soczek Pysio, czekolada Milka, batonik, wódka Siwucha, wino Zięciunio, piwo Harnaś, papierosy Fajrant. Niegdyś ze Szczecina do Warszawy jechało się chrobrym albo mewą. Jeździło się pociągami osobowymi lub pospiesznymi. Dzisiaj się jeździ chrobrym albo mewą, tylko tak nazywamy te pociągi. Jest to efekt marketyzacji języka i kultury. Amerykanizacja, to Państwo pewnie doskonale wiedzą i czują. To jest ogromny wpływ języka angielskiego, języka kultury amerykańskiej, ale tu jesteśmy przy języka angielskiego na różne obszary współczesnego życia. W ekonomii mamy bankomat, dyskont, hipermarket, w technice internet, kursor i dalej. Copywriter, designer, bodyguard, dealer. To są słowa, bez których sobie już nie wyobrażamy funkcjonowania takiego językowego. Czy nowe obyczaje zachowania, seksizm, survival, syndrom, show, casting, last minute, deadline i tak dalej. W polityce konsensus, ranking, w modzie, body, t-shirt, leginsy, top, design i tak dalej, i tak dalej. Wyrazów angielskich mamy w języku polskim bardzo dużo. Nie chcę teraz oceniać tego zjawiska, chociaż oczywiście traktuję to pozytywnie, wychodząc z założenia, że te wyrazy obce, które są nam rzeczywiście potrzebne, zostaną w języku, te, które są zbyteczne, pewnie zejdą na dalszy plan. Niemniej stwierdzam fakt, jest to przejaw tego przełomu kulturowego, społecznego, rynkowego, właśnie ogromny wpływ języka angielskiego na język polski. Co się dzieje z nami, ze społeczeństwem lub też, a także z pokoleniami po tym przełomie kulturowym, tym przełomie, który doprowadził do, czy zaistniał jako te zjawiska, które przed chwilą opowiedziałam, omówiłam. Została zerwana kulturowa i aksjologiczna łączność między pokoleniami, to znaczy nie mamy wspólnych wartości między pokoleniem starszym a młodszym, albo inaczej, nie wszystkie wartości są wartościami wspólnymi. Nazywamy to często rozpadem uniwersum kulturowego. Niegdyś cała społeczność uznawała pewien zbiór wartości, bądź też uczestniczyła w tej samej kulturze. Dzisiaj owe przełomy doprowadziły do jednak do zerwania tej kulturowej, aksjologicznej łączności. Przejawia się to między innymi tym, że przyswaja się wiedzę fragmentaryczną, często czerpaną, a może głównie czerpaną z internetu. Nie wartościuje, charakteryzuje pewien stan rzeczy.
nie korzystamy, czy nie korzysta zwłaszcza młodsze pokolenie ze słowników. Odmiennie rozumie się różnorodne pojęcia, chociażby patriotyzm i nacjonalizm. Badania prowadzone wśród młodzieży na temat patriotyzmu i nacjonalizmu udowodniły, że młode pokolenie stawia równość między tymi dwoma jednak rozdzielnymi pojęciami. Czy słaba znajomość zasobu słownego polszczyzny, który wszak kumuluje wiedzę historyczną, społeczną, kulturową, obyczajową. Młodsze pokolenie dysponuje mniejszym zasobem słów niż pokolenie starsze, niż to pokolenie, które korzystało z innych źródeł wiedzy i innych źródeł wzbogacania języka, czyli głównie z tekstów pisanych, wydrukowanych. Mamy przełom, mamy za sobą przełom cyfrowy. Przenieśliśmy komunikację do internetu. Coś, czym się bardzo ogólnie charakteryzuje komunikacja w internecie? Dominuje obraz nad słowem. Mamy rysunki, emotikony, różne gadające czy też przekazujące jakieś znaczenie litery, wielkie czy małe. Ktoś pisze wielkimi literami, ktoś mu mówi nie krzycz. Mamy dodatkowe znaczenie znaków interpunkcyjnych, kropka nienawiści czy wykrzykniki, które też coś sygnalizują. Charakterystyczną cechą komunikacji w internecie jest nielinearność przekazu, hipertekstowość. Kiedy bierzemy do ręki książkę, czy czasopismo, czy artykuł w jakimś czasopiśmie, to czytamy, czy przyswajamy go linearnie, od pierwszego do ostatniego słowa, od strony pierwszej do ostatniej. W internecie nie musimy tego robić. Otwieramy jakiś tekst i zaczynamy go czytać i w pewnym momencie pokazuje się jakiś link, który klikamy i przenosimy się do innego tekstu, jakoś związanego z tym tekstem poprzednim, niemniej nagle się otwiera zupełnie nowy tekst, potem się pojawia nowy link, przechodzimy do innego tekstu. Możemy wrócić do pierwszego, ale już wzbogaceni o wiedzę zupełnie innych tekstów, czy też z innego sposobu myślenia. Ta linearność jest charakterystyczna dla tekstów, dla komunikowania się w internecie, czy dla odbierania tekstów w internecie, natomiast w tradycyjnym czytaniu czytamy linearnie od pierwszej, jak w postaci linii, od pierwszego do ostatniego słowa. Język w internecie zyskał dodatkową substancję, że się tak wyrażę. Otóż tradycyjny podział języka to był podział na język mówiony i pisany. Albo jest coś zapisane, albo jest coś wypowiedziane. W internecie okazuje się, że może być język jednocześnie i pisany, i mówiony. Ja mogę mówić pisząc, a nawet muszę mówić pisząc, jeżeli się komunikuje z kimś za pomocą właśnie tej internetu, sieci, ekranu, komputera. W związku z tym język pisany zyskuje cechy języka mówionego, sytuacyjność, czyli dialogowość, naprzemienność nadawczo-odbiorczą. Jednocześnie jestem nadawcą i odbiorcą. Nie tak jak w tekście napisanym, kiedy piszę artykuł, to jestem jego nadawcą, a odbiorcą tego artykułu jest mój student, ktoś zainteresowany językiem, może odebrać, czyli odczytać ten tekst powiedzmy za miesiąc, kiedy zostanie wydrukowany, ale może też ten tekst odczytać za 3 lata i ten tekst nie zmieni swojej wymowy, nie zmieni swojego sensu. Tymczasem tekst w internecie, właśnie przez to, że jednocześnie jesteśmy i odbiorcą, i nadawcą, on tworzy się tu i teraz. On jest sytuacyjny. I oczywiście jest to związane ze swobodą i składniową, i leksykalną. Tekst pisany, tradycyjnie pisany, musi podlegać rygorom składniowym. On musi być napisany poprawnie, zgodnie z normą składniową. Tekst w internecie może być taki jak język mówiony, pełen wykolejeń składniowych, anakolutów, a i tak spełni swoją rolę, czy trafi do odbiorcy, bo o to chodzi. Swoboda leksykalna polega na tym, o czym już wcześniej wspomniałam, że nie
w tekście, który się pojawia w internecie, zwłaszcza w takiej bezpośredniej komunikacji, nie dbamy tak bardzo o dobór słów, jak wtedy, kiedy piszemy tekst, a potem go drukujemy i przekazujemy do redakcji. Zatem mamy inną jakość języka w internecie. No i jeszcze jedna rzecz najistotniejsza. W sieci jest wszystko. Wzięłam to w cudzysłów, dlatego że to takie potoczne powiedzenie. No w internecie jest wszystko to. I jeszcze jest drugie, w internecie nic nie ginie. Właśnie, bo tam wszystko da się zapisać i potem odtworzyć, odzyskać. Ale nas interesuje język. Tam są wszystkie jednocześnie, wszystkie jednostki języka. I poprawne, i błędne, i kulturalne, i wulgarne. I wszystkie, kiedy bierzemy do ręki na przykład słownik poprawnej polszczyzny, może nie, może, kiedy bierzemy do ręki na przykład słownik języka polskiego, to znajdujemy tam wyrazy, które są w zasobie słownym Polaków tu i teraz. Ale nie znajdzie się tam na przykład wyrazów z jakichś specjalistycznych odmian języka, bo to jest słownik ogólny. Czyli jakoś jest dokonywana w takim słowniku selekcja jednostek językowych. Czy jeśli czytam artykuł o motoryzacji, tam też jest jakoś ograniczony tylko do pewnego kręgu odbiorców i w związku z tym tylko niektóre jednostki języka są użyte, właśnie takie, które zapewniają jak najlepsze opisanie istoty rzeczy, tego, o czym chcę zakomunikować odbiorcy. Tymczasem, tak jak powiedziałam tu, w sieci jest wszystko i użytkownik sieci jednocześnie może ze wszystkimi jednostkami języka obcować. Każda z nich może być powielana i utrwalana w świadomości użytkowników, bez oceny, czy jest właściwa, czy jest niewłaściwa. Co więc mamy robić? Po przełomie kulturowym, cyfrowym, w takim stanie rzeczy, na czym mamy się oprzeć, jeśli chodzi o właściwe użycie języka? Przepraszam, tu miało być napisane, kogo słuchać, komu wierzyć? Mamy normę. Inaczej. Każde życie społeczne, zorganizowanej społeczności, oparte jest na jakichś normach. Użycie języka oparte jest na normie językowej. W tej chwili obowiązuje nas norma językowa skodyfikowana 25 lat temu mniej więcej, ciągle obowiązująca. Jej wyrazem jest Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny wydany przez PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego. Ta norma skodyfikowana jest na dwóch poziomach, na poziomie wzorcowym i użytkowym. Norma wzorcowa uznaje język za wartość, zakłada kulturową ciągłość, linearność przekazu, a ta linearność jest i połączona z kulturową ciągłością jest właśnie rozumiana w ten sposób, że starsze pokolenie przekazuje coś młodszemu pokoleniu, że my się uczymy na dziełach już powstałych wcześniej. Na tym polega linearność przekazu, między innymi. Zakłada normotwórczą rolę tekstów pisanych. Normotwórcza, czyli czytam tekst pisany, wydrukowany i mogę się na nim wzorować. Norma wzorcowa to zakłada, że każdy tekst pisany, wydrukowany powinien charakteryzować się wzorcowością. I norma wzorcowa zakłada społeczną wagę takich instytucji, jak na przykład Rada Języka Polskiego czy Akademickie Poradnictwo Naukowe. Są to instytucje, poradnictwo językowe, są to instytucje cieszące się uznaniem, zatem pełnią istotną, odgrywają istotną rolę społeczną. Drugi poziom normy skodyfikowany to jest norma użytkowa, która traktuje język instrumentalnie jako narzędzie przekazu informacji, perswazji, ekspresji. Język służy nam do tego, żeby się porozumiewać z innymi ludźmi, żeby się komunikować, żeby osiągać własne cele. Tutaj jest instrumentem, jest narzędziem porozumiewania się na poziomie normy wzorcowej, jest wartością i pełni funkcję wzorotwórczą i kulturotwórczą.
Ta norma wzorcowa odwołuje się do uzusu środowisk inteligenckich. Uzus to inaczej zwyczaj językowy. Jednym z kryteriów poprawności językowej jest kryterium autorytetu kulturalnego. Norma wzorcowa mówi tak, poprawne są te elementy języka i takie sposoby formułowania tekstu, które mają oparcie w powszechnym uzusie określonych osób albo grup społecznych, cieszących się autorytetem kulturalnym, czyli takich, którzy posługują się wzorcową polszczyzną. Jeszcze raz powiem, odwołuje się do uzusu środowisk inteligenckich, zwłaszcza wielopokoleniowych. Co to znaczy? To znaczy takich, które szacunek do języka wyniosły z domu, które obcowały i obcują z tekstami pisanymi, wydrukowanymi. Teraz ciągle dopowiadam to wydrukowane, bo to jest istotne. Tekst wydrukowany cechuje się szczególną starannością. W tymże wielkim słowniku poprawnej polszczyzny przy charakterystyce kryterium autorytetu kulturalnego jest jeszcze taki dopisek. Współcześnie w Polsce za autorytet kulturowy należy uznać inteligencję wielopokoleniową, zwłaszcza humanistyczną, i że realnie na polszczyznę publiczną oddziałują też dziennikarze, ale ich język nie może być uznany za wzorzec. Dlaczego? Dlatego, że dziennikarze posługują się głównie językiem na poziomie normy użytkowej, bo ich przekaz ma być skuteczny, perswazyjny, wyrazisty, nie zawsze zgodny z regułami gramatycznymi i nie zawsze zgodny z tradycją językową. Natomiast norma wzorcowa i ten sposób użytkowania języka przez ludzi uznanych za autorytet kulturowy powinien być właśnie wzorcowy, powinien być taki, na którym możemy się wzorować i na którym się możemy opierać. Ale proszę Państwa, ale co to jest właściwie ta inteligencja humanistyczna? Czym się charakteryzuje etos inteligencki? Etos, czyli taki jakby idealny inteligent, przedstawiciel inteligencji humanistycznej. Musi się charakteryzować rozległością horyzontów myślowych. Musi po prostu widzieć rzeczywistość we wzajemnym powiązaniu, a nie tak, czy elementy rzeczywistości, a nie tak jak straszni mieszkańcy w wierszu Tuwima, że wszystko widzą osobno, że dom, że Staś, że koń, że drzewo. Ta rozległość horyzontów myślowych tym się charakteryzuje. Przywiązanie do tradycji jako wartości. Tradycje, kiedy odwołujemy się do tradycji, to uznajemy, że tradycja jest wartością. Inteligencja pojmuje kulturę i język właśnie tradycyjnie i linearnie. Wartości i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Działalność pro publico bono, czyli dla dobra publicznego. Dzielenie się wiedzą i umiejętnością patrzenia na świat z innymi. Wysokie wykształcenie, więc nie tylko wyższe, ale i jeszcze wyższe, takie albo jeszcze szersze, wysokie i szerokie, można by tak to określić, wykształcenie. No i szacunek do języka uznawanego za wartość. Czy my dzisiaj, proszę Państwa, mamy taką wyraźnie wyodrębniającą się grupę ludzi, których moglibyśmy nazwać inteligencją humanistyczną? Może odpowiedź na to pytanie da kto inny. Krzysztof Warlikowski, wybitny polski reżyser, który w 2018 roku był przewodniczącym kapituły Europejskiej Nagrody Książkowej. I kiedy wręczał nagrody, to także wygłosił mowę o wadze czytania i wadze potrzebie obcowania z książką. I powiedział słowa bardzo gorzkie. Proszę posłuchać. Pochodzę z Polski, z kraju, który po transformacji ustrojowej, mówiliśmy już o niej przed chwilą, utracił grupę społeczną nazywaną inteligencją i żmudnie zaczął budować nowe autorytety, także w dziedzinie kultury.
Jednocześnie kultura, mówi Warlikowski, podobnie jak inne sfery życia, stała się strefą działania wolnego rynku, który zaczął wywracać kryteria i wartości. Dzisiaj blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta. Co dziesiąty absolwent szkoły podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 milionów Polaków nie ma w domu ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest co szósty magister w Polsce. 6,2 miliona Polaków znajduje się poza kulturą pisma. Czyli nie przeczytało nic, nawet artykułów w drukowcu. Dyskutowałam ostatnio ze studentami na temat tej wypowiedzi Krzysztofa Warlikowskiego. Studenci kwestionowali zwłaszcza te dane podawane przez reżysera. Nie wiem, na jakich oparł się badaniach, żeby kiedy robił tę syntezę. Wiem natomiast jedno, że młodzi ludzie nie czytają książek i młodzi ludzie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jaką książkę ostatnio przeczytali albo jakie czasopismo czytają regularnie. Znam również badania językoznawców na temat analfabetyzmu funkcjonalnego. To jest takie zjawisko, że znam litery, potrafię je złożyć, czytam wyrazy, ale nie rozumiem całości wypowiedzi. W takim razie, kto jest dzisiaj autorytetem, jeśli słabo czytamy i słabo obcujemy, albo w ogóle nie obcujemy z tekstami pisanymi? To prowadzi do podważenia podważenia autorytetów uznanych wcześniej, ale to podważanie autorytetu na przykład nauczyciela jest oparte na własnej niewiedzy. Proszę posłuchać, tak napisała do mnie korespondentka poradni językowej, którą prowadzę. Czy można rzeczownik płacz odmienić przez przypadki w liczbie mnogiej? Mi się wydaje, że nie, ale nauczycielka twierdzi, że tak. Nie mam jednak do niej zaufania, bo jak w karcie mojego dziecka w miejscu imiona i nazwiska rodziców napisała Ewa i Mariusz Porębowie, to jest dla mnie niekompetentna, bo ja mam na nazwisko Poręba. Cóż można powiedzieć o tej osobie piszącej do poradni językowej, podważającej autorytet nauczyciela, że sama nie ma wiedzy, ale nie przeszkadza jej to podważenie autorytetu. Nie ma już takiego wstydu, czy takiej potrzeby jednak zgłębiania gdzieś w innej formie, na przykład samodzielnie przeszukiwania słowników, czy jakichś innych źródeł wiedzy, nie ma takiej potrzeby, po prostu wynika to z niewiedzy i chyba jednak z braku kontaktu z tekstem pisanym. Takich przykładów w naszej korespondencji jest bardzo wiele. Pisałam o tym w artykule, można się też do niego odwołać. Jeśli nie ma autorytetu, no to może tworzymy nowe autorytety, albo tworzą się nowe autorytety. Tak, dla tych, którzy głównie żyją w internecie i poprzez internet, czy przez inne, czy za pośrednictwem mediów, nowymi autorytetami, zwłaszcza dla ludzi młodych, ale albo bardzo młodych, bardzo młodych, na przykład takich wczesnych nastolatków, autorytetem są różni youtuberzy, influencerzy, czy celebryci, ludzie ze ścianki, że się tak wyrażę, czy też dla wszystkich innych ludzi sukcesu finansowego, często chwilowego, czyli ci, za którymi nie stoi to, o czym powiedzieliśmy, charakteryzując inteligencję. Wiedza, poszanowanie tradycji, potrzeba nieustannego doskonalenia się, czy też potrzeba zdobywania wykształcenia. Czy ci tutaj celebryci czy youtuberzy to autorytety? Chyba nie, to są raczej idole, może tak to można nazwać, chociaż idol to może bardziej do jakiegoś artysty się odnosi, ale może i nie. Są tacy artyści, którzy wpływają na sposób myślenia swoich wielbicieli, fanów, artyści i ci celebryci czy ludzie ze ścianki. Czy to są, jeszcze raz zapytam, czy to są autorytety?
Autorytet to ktoś, kto ma kontakt z otoczeniem, kogo bierzemy za przykład, komu ufamy i kto bierze odpowiedzialność za słowa i kto ma dystans do siebie. Powiedzmy, że te trzy, cztery pierwsze, kontakt z otoczeniem, bierzemy z niego przykład, ufamy mu, również charakteryzują te nowe autorytety, owych celebrytów czy ludzi sieci. Ktoś, kto bierze odpowiedzialność za słowa, tu się już zaczyna sprawa poważna i kto ma dystans do siebie, to jest jeszcze poważniejsza sprawa. Czyli autorytetem jest ktoś, kto ma zdolność autorefleksji. Kto to może być? Na pytanie, które stawiam studentom czy młodym ludziom, kto jest dzisiaj dla was językowym autorytetem, zawsze pada odpowiedź taka. Profesor Miodek, profesor Blalczyk. To oczywiste. Ci językoznawcy, którzy działają w sieci, którzy działają w mediach, oni docierają do odbiorców, zwłaszcza, skoro powiedzieliśmy, że współczesne, zwłaszcza młode pokolenia, słabo czytają, nie docierają do książek, ale siedzą przed komputerem, przed telefonem, czy telewizorem, czy komputerem. Siedzą przed ekranem. Autorytetem są też inni językoznawcy, czyli fachowcy, ludzie, którzy mają głębszą wiedzę, zwłaszcza ci, którzy upowszechniają wiedzę o języku w mediach, w telewizji, w prasie, w radiu, w internecie. Na pewno Państwo znają, oprócz profesora Miodka i Bralczyka, a także profesor Kłosińską z radia, wcześniej z Trójki, teraz 357, czy profesora Miodka, który pisze w prasie. Ja sama prowadzę rubrykę od bardzo wielu lat w szczecińskiej prasie. Ci językoznawcy, którzy się charakteryzują, czy też wykazują głęboką wiedzę o języku, oni bywają, zwykle są uznani za autorytet. I także wykładowcy, nauczyciele, czasem rodzice, ci wszyscy, którzy dbają o polszczyznę. Oczywiście niekwestionowanym autorytetem jest profesor Miodek. Tutaj zamieściłam bardzo zabawny mail od mojego korespondenta, który pytał mnie, czy można utworzyć od nazwy Oslo nazwę mieszkańca. Zgodnie ze słownikiem, wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny, odpowiedziałam mu, że w słowniku jest informacja, że się nie tworzy nazw mieszkańców. A pan napisał, przykro mi, ale profesor Jan Miodek w swoim programie Słownik Polsko-Polski podał przynajmniej dwie formy mieszkańca Oslo. Oslowianin lub Oślanin. Trudno podważać autorytet profesora. Pytanie o mieszkańca Oslo jest przedmiotem zakładu, którego nie zamierzam przegrywać. Prosiłbym o sprawdzenie na stronie internetowej programu. Proszę zobaczyć, specjalnie zamieściłam tę korespondencję, żeby pokazać, jak się kształtuje w głowach wielu osób pojęcie autorytetu. Profesor Miodek jest autorytetem, ale jednak na wszelki wypadek może go sprawdzę i zapytam, prześlę do poradni Uniwersytetu Szczecińskiego takie pytanie. Ale jeżeli odpowiedź mi nie odpowiada, no to w takim razie tutaj dyskutuję z tym nieco mniejszym autorytetem, powołując się na wyższy autorytet. No trudno nadążyć za tym sposobem myślenia, ale pokazuje to jedno. Potrzebujemy wzorców, kogoś, na kim się można oprzeć. Mamy autorytety instytucjonalne. Do nich należą Rada Języka Polskiego i Akademickie Poradnie Językowe. Poradnia, ten pierwszy adres, słownik języka polskiego pwn.pl, to poradnia, czyli poradnia, która jest na stronie wydawnictwa naukowego PWN. Tę poradnię prowadzą językoznawcy, wcześniej profesor Mirosław Bańko, teraz profesor Katarzyna Kłosińska. Drugi adres to jest poradnia Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeci adres to jest poradnia językowa Uniwersytetu Łódzkiego. Jest jeszcze poradnia językowa na Uniwersytecie Śląskim, na Uniwersytecie Szczecińskim, na Uniwersytecie Gdańskim, Zielonogórskim. W zasadzie na każdym uniwersytecie jest językowa poradnia, do której bardzo wiele osób pisze z prośbą o rozstrzygnięcie jakichś kwestii. Zatrzymajmy się chwilę nad Radą Języka Polskiego, bo chyba ma najwyższy autorytet, jeśli chodzi o instytucje. Jakie są zadania Rady? Upowszechnianie wiedzy o języku polskim, rozstrzyganie wątpliwości językowych, słownictwa, gramatyki, wymowy, ortografii.
poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania języka polskiego w różnych dziedzinach, wyrażanie opinii o formie językowej różnych tekstów publicznych, ustalanie zasad ortografii i interpunkcji, opiniowanie nazw różnych proponowanych towarów i usług i otaczanie szczególną opieką kultury języka polskiego w nauczaniu szkolnym. Taka jest rola, ale też do poradni językowej wiele osób i instytucji przysyła teksty, przysyła pytania dotyczące konkretnych faktów językowych. Jak Państwo otworzą stronę poradni, to na pierwszej stronie, na belce po lewej stronie jest zakładka porady językowe i między innymi na pierwszej stronie pytanie o wyrażenie przyimkowe do Ukrainy czy na Ukrainie, zwłaszcza teraz jest aktualne. Od razu powiem, że obie konstrukcje są poprawne. Ta pierwsza na Ukrainie jest utrwalona na mocy konwencji i tradycji w języku polskim, a ta druga do Ukrainy i w Ukrainie zmienia się pod wpływem takich czynników zewnętrznych i którą polecamy, chociaż oczywiście niczego nie narzucamy. Czy na przykład jakie znaczenie rzeczownika demoralizacja pyta lekarz, który pyta, czy można użyć tego słowa w języku specjalistycznym na określenie smutku, przygnębienia, czyli tak jakby upadku morale, czasem się tak mówi. Czy dotyczące zapisu polskich nazw, zaraz to rozwinę, czy prośba o opinię na temat dwóch wyrażeń pyta instytucja, osoba niepełnosprawna i osoba z niepełnosprawnością i pytanie, dlaczego nie unika się określenia osoba niepełnosprawna, od razu możemy odpowiedzieć, bo taka odpowiedź jest na stronie Rady, że konstrukcja czy wyrażenie osoba niepełnosprawna tak jakby utożsamia osobę z jej niepełnosprawnością. To jest jedna jedyna cecha, która się w tej nazwie pojawia. Kiedy rozbudujemy to wyrażeniem przyimkowym, przyimkiem tylko i mówimy osoba z niepełnosprawnością, mówimy o osobie i o jednej jej cesze, ale przecież nie o jedynej. To proszę zajrzeć tam do tego, do tej porady i odpowiedzieć i przeczytać całą odpowiedź. Czy o znaczenie przymiotnika inteligentny w odniesieniu właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, do urządzeń czy do jakichś maszyn, 25 lat temu opinia była taka, zawarta w nowym słowniku poprawnej polszczyzny, to nie jest właściwe określenie, inteligentna maszyna. Dzisiaj już zmieniamy tę opinię i mówimy, jeżeli maszyna wykazuje cechy podobne do sposobu myślenia czy umysłowości, może nie, do sposobu myślenia człowieka, to dopuszczalne jest takie określenie jakiejś maszyny czy urządzenia. Chcę Państwu tu głębiej przedstawić jedno pytanie, bardzo ważne pytanie instytucjonalne kierowane do poradni. Redaktorzy magazynu pokładowego Polskich Linii Lotniczej LOT piszą, pytają, jak zapisać nazwy Kraków, Gdańsk, Zielona Góra w tekstach anglojęzycznych. Proszę zobaczyć, to są nazwy, które zawierają takie litery charakterystyczne tylko dla polszczyzny, ze znakami diakrytycznymi, czyli z tymi popularnie rzecz ujmując kreseczkami, ogonkami czy kropeczkami. Dotychczas stosowaliśmy pisownie Kraków, Gdańsk, Zielona Góra. Teraz otrzymałem znowu prośbę o zapis typu Kraków. Jaka ma być odpowiedź? Specjalnie tutaj podkreśliłam, to nie jest odpowiedź jednej osoby. Po głębokim namyśle członkowie zespołu ortograficzno-onomastycznego Rady na posiedzeniu uznali, że polskie nazwy miejscowe w językach anglojęzycznych powinny być traktowane jako endonimy, czyli takie nazwy, które są charakterystyczne dla danego języka i w danym kraju, czyli zapisywane dokładnie tak jak u nas się zapisuje, czyli Kraków to Kraków, Poznań to Poznań, Gdańsk to Gdańsk. I tylko tak należy zachować oryginalną pisownię. Taka jest rola Rady Języka Polskiego i taką opinię przekazaliśmy. Akurat Polskie Linie Lotnicze się do tego dostosowały, ale dawno temu, kilkanaście lat temu opiniowaliśmy nazwę portu lotniczego w Gdańsku, który
która brzmi Lech Walesa Airport, to chyba do tej pory ta nazwa nie została zmieniona. Także różnie to bywa ze skutecznością tych rad. Do Rady przychodzą pytania z Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie imion. Nie odpowiadamy na pytania indywidualne, ale na pytania urzędników Urzędu Stanu Cywilnego odpowiadamy. Kierownik urzędu pyta, prosi o wydanie opinii na temat imienia Euforia. Pewnie pyta jakiś rodzic, wielbiciel serialu telewizyjnego, który chciałby tak córeczkę swoją nazwać. Euforia nie jest imieniem, lecz nazwą pospolitą, co może stanowić argument przemawiający za udzieleniem odmowy na prośbę wnioskodawczyni. Dodatkową przesłanką jest niewątpliwie zapis nieodpowiadający, powinien być zasadą języka polskiego. Taka opinia jest ważna dla urzędnika stanu cywilnego, dla kierownika stanu cywilnego. Nie jest jednak wiążąca, bo może jeszcze zasięgnąć gdzie indziej opinii, ale liczy się z opinią Rady i dlatego o nią występuje. Czasem jednak Rada odpowiada na pytania pojedynczych osób. Proszę posłuchać. Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię, czy imię Lucyfer jest nieprzyzwoite. Chcielibyśmy nazwać syna Lucyfer. Jestem przekonany, że ludziom wykształconym imię Lucyfer nie będzie wydawać się nieprzyzwoite. Jako rodzice zdajemy sobie sprawę z tego, że imię Lucyfer może wśród niektórych starszych kobiet na wsi wywoływać płacz, strach lub niechęć. Mimo wszystko chcemy, żeby nasz syn był orędownikiem oświecenia i walki z zabobonem i fałszem. Imię Lucyfer to jest imię diabła czy szatana. Nierozsądni rodzice chcieliby zrzucić na barki dzieciaczka walkę z zabobonem i fałszem. No, tego zrobić nie można. Oczywiście odpowiedź była negatywna. Autorytetem są także językoznawcy pracujący w poradniach językowych. Pytanie do poradni Uniwersytetu Szczecińskiego, naszej poradni, specjalnie je przytoczyłam tutaj, żeby pokazać, jak, że ludzie pytający liczą się ze słowem czy z opinią językoznawcy. Być może moje pytanie będzie trywialne, lecz muszę zapytać osobę kompetentną, czyli uznaję kompetencje osoby pracującej w poradni. Mianowicie chodzi mi o wyraz śmiecie, czy właśnie ta forma jest poprawna, czy też powinno się mówić śmieci, jak się odmienia to przez przypadek. Śmiecie to jest też forma poprawna, ale rzadziej używana, mamy po prostu dwa warianty tego rzeczownika śmieci i śmiecie i odmienia się tak samo jak rzeczownik śmieci. Czy inne pytania, jestem uczennicą gimnazjum, mam problem ze zrozumieniem, dlaczego moja nauczycielka polskiego zaleca mi mówić proszę pani, jeśli prosić łączy się z biernikiem, to dlaczego pani, a nie panią? Być może nauczycielka nie wyjaśniła różnicy między zwrotem adresatywnym, grzecznościowym proszę pani, tak jak proszę mamy, proszę babci, proszę cioci, proszę wujcia, a prośbą proszę panią o otwarcie mi okna. Tak to odpowiedzieliśmy, mam nadzieję, że uczennica gimnazjum to przyjęła. Czy ten piękny mail, który też opisałam w swoich książkach, od młodzieńca. Mam następujący problem językowy. Ukochana mówi do mnie, kocham ciebie. Ja mówię do niej, kocham cię. I strasznie mnie razi jej forma wyrażania uczuć. Czy obie formy są poprawne? Jeśli w intymnej sytuacji wyznawania uczuć młody człowiek myśli, aha, muszę zapytać językoznawcę, jak mówi do mnie moja ukochana jest poprawne, czy nie, to znaczy, że jesteśmy naprawdę dla niego autorytetem. Odpowiedzieliśmy, że on ma rację, ale nie radzimy mu zwracać uwagi ukochanej, bo może przestać mówić. Tak, tutaj pokazałam Państwu swoją książkę, którą wydałam w 2019 roku w PWN-ie i w tej książce jest około 250 felietonów i znaczna ich część jest zainspirowana pytaniami do poradni językowej. Świadczy to o tym, że językoznawcy pracujący w poradniach są społecznym autorytetem językowym.
Ale mamy też nowe autorytety językowe, bo przecież nie wszyscy piszą do poradni i nie wszyscy chcą słuchać rad starszych państwa. Są też młodzi w sieci. Powiedzieliśmy, młode pokolenie siedzi w sieci. Młodzi w sieci również robią dobrą robotę i też można ich uznać za językowy autorytet. Prowadzą różne blogi, mają swoje kanały na YouTubie, mają swoje strony na Facebooku. Wymieniłam tutaj tylko trzy i chcę je omówić, tylko trzy osoby, czy też trzy instytucje, bo polszczyzna.pl to bardziej już instytucjonalna strona. Pewnie są również inne, ale te akurat poznałam i o nich mogę parę słów Państwu powiedzieć. Mateusz Adamczyk, młody, mądry, utalentowany człowiek, doktorant na Uniwersytecie, polonista oczywiście, doktorant i językoznawca na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi na Facebooku taką poniedziałkową poradnię językową z hashtagiem właśnie poniedziałkowa poradnia językowa i przekaz jest bardzo taki atrakcyjny. Pan Mateusz opanował komunikację w internecie, bo tam jest i słowo, i obraz, i ruch, i dźwięk, jest wszystko to, czego potrzeba, zwłaszcza młodemu człowiekowi, żeby w pigułce dostać jakąś bardzo ważną, konkretną, pożyteczną informację. Chyba ten ostatni wpis dotyczy słowa bohater, które zawdzięczamy językowi ukraińskiemu. Poprzednie dotyczą różnych faktów językowych. Tutaj zamieściłam pytanie, skoro mówimy niestety, czy istnieje jakieś stety, które tu negujemy. Zajrzyjcie proszę Państwo do tego i naprawdę jest to bardzo godna polecenia strona na Facebooku, na stronie Mateusza Adamczyka. Takim nowym językowym autorytetem jest Paulina Mikuła, która ma na YouTubie kanał Mówiąc Inaczej. Prowadzi go od kilku lat. Jest to osoba, jakby to powiedzieć, wyjątkowa pod każdym względem. Bardzo dobrze się czuje przed kamerą i bardzo dobrze się czuje w swoim kanale na YouTubie. Mówi o języku. Mówi o języku do młodych, mówi językiem młodych. Proszę zobaczyć, specjalnie tutaj zacytowałam akurat ten fragment, który przeczytałam, który obejrzałam, ale również przeczytałam, dlatego że to, co mówi Paulina, nie zawsze, ale akurat tutaj pojawiało się w formie napisów. Dziś odcinek o durnowatych powiedzeniach, które mówiąc kolokwialnie ryją banię. Do kogo ona to mówi? No właśnie do osób młodych, którym od czasu do czasu jakieś powiedzenie starszej osoby zryje banie. Myśmy mówili chyba zryć beret, ale ten zryty beret to chyba coś innego znaczyło. I mówiła o takich wyrażeniach jak co wolne wojewodzie, to nie tobie sprodzie, czy pokolne cię matki się, czy mają ślub rychły grób, czy chłopaki nie płaczą, udowadniając, że to wszystko, co tam jest zawarte i co tak... Czym się tak bardzo w młodości, w dzieciństwie przejęła, jest nieprawdą, bo chłopaki płaczą i w ślub można brać w maju i że pokora nie zawsze jest właściwa i tutaj to powiedzenie, co wolne wojewodzie, to nie tobie sprodzie, jest dzisiaj chyba nie do przyjęcia, dlatego że jest takie wyraźnie przemocowe. Ale mówiąc o Paulinie Mikule, bardzo polecam ten kanał, zwłaszcza teraz, bo teraz, czyli w ostatnich latach, bo wydaje mi się, że tak troszeczkę nabrała już wprawy pani Paulina. Jest też bardzo atrakcyjny, jeśli chodzi o przekaz, bo pani Paulina nie tylko znakomicie się czuje przed kamerą, ale jest jeszcze bardzo atrakcyjną kobietą i jeszcze do tego atrakcyjnie mówi. Chociaż te teksty, które przekazuje, nie są tekstami jej własnymi, bo w jednym z jej programów odkryłam mój własny tekst, który ona mówiła czy przekazywała, ale to nie mam absolutnie do niej pretensji, chociaż miło byłoby tam taką uwagę usłyszeć, że właśnie przekazuje teksty pisane przez kapitułę Młodzieżowego Słowa Roku, bo ten właśnie program, ten odcinek był poświęcony Młodzieżowemu Słowu Roku, ale to, że mówiąc potocznie, puszcza w świat rzetelną wiedzę o języku,
jest ze wszechmiar godne szacunku i godne aprobaty i myślę, że dla młodych ludzi jest niewątpliwie autorytetem i również językowym. Bardzo ciekawą stroną, ale już taką odpowiadającą chyba zupełnie wymogom współczesnych czasów jest strona polszczyzna.pl. To jest strona przeładowana wizualnie dla mnie, ale być może dla młodego pokolenia nie, bo tam są i pytania, i odpowiedzi, i jakieś artykuły, i mnóstwo reklam, bo zdaje się, że oni z tego żyją, z tej właśnie strony, ale a dlaczego mówię oni? Dlatego, że jak rozwiniecie któryś artykulik malutki, to zobaczycie, że różne osoby piszą te artykuły, takie porady, ech czy ech, czyli jak poprawnie wyrazić rozgoryczenie, chamsko czy chamsko, jak to zapisać, umiem czy umiem, który sposób jest o tym. Proszę zobaczyć, specjalnie zaznaczyłam, ile udostępnień mają te porady. Ech 499, chamsko 469, umiem czy umiem, podstawowy problem wymowy, ale również ortografii młodzieży, 705 udostępnień, ale już pytanie, już gdzieś takie pytanie sięgające głębiej w wiedzę o języku, zwłaszcza historycznym języku, czas zaprzeszły w języku polskim, czy odszedł już do lamusa, czas zaprzeszły to taka kategoria gramatyczna, której już współcześnie raczej nie ma, tylko 6 udostępnień. To znaczy, że młodych ludzi, odbiorców tej strony interesuje żywy język, czyli ten język komunikatywny. Jak mu powiedziałam, że polszczyzna.pl jest instytucją, to miałam również na myśli to, że tworzą, czy też są właścicielami, nie wiem jak to określić, sklepu nadwyraz.com, sklep, który sprzedaje różne produkty, ale upowszechniając wiedzę o języku. Proszę zobaczyć, koszulki z romantyzmem polskim i z wizerunkami naszych romantyków Mickiewicza, Słowackiego, Narcyzy Żmigrodzkiej, Chopina, Matejki, Moniuszki. Bardzo ładna koszulka, można kupić. Proszę zobaczyć, kubki sprzedają z napisem mól książkowy albo piękny kubek z takim memem mów do mnie brzydko. Wziąć, włączać przyszłem. Czyli przekazują refleksję o języku. Sama byłam klientką tego sklepu internetowego, bo kupiłam na pod choinkę mojej rodzinie skarpetki z napisem mól książkowy, jeszcze tylko jedna strona, uwielbiam czytać i tym podobne. Ta polszczyzna.pl, ta strona, co roku robi raport 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie z 2000. Nie mam pojęcia, skąd oni biorą te materiały, dlaczego uznają, że w ogóle na pewno, bo za tym naprawdę na co dzień, cudzysłowie, co najmniej włączać, na razie wziąć, to są poprawne słowa, ale właśnie dlatego je tutaj umieszczono na tej koszulce, bo ich przeciwieństwo, czyli Polacy robią najczęściej błędy właśnie w zapisie tych słów. Nie wiem, skąd czerpią tę wiedzę i nie wiem, jakie badania robią, czy w ogóle robią jakieś badania. Dlatego nie potrafię powiedzieć, czy to, co te ich raporty są rzetelne, prawdziwe, czy nie. Ale dla mnie i dla bardzo wielu osób nie ma to większego znaczenia, bo przekaz jest taki. Słuchajcie, młodzi Polacy, nie popełniajcie takich błędów. Jednak zaczynamy trochę się niepokoić w momencie, kiedy na przykład po ogłoszeniu ostatniego raportu w 2021 roku zgłaszali się do mnie młodzi dziennikarze z prośbą, żebym ja skomentowała ten raport i te błędy. Za każdym razem mówię, ja tego raportu komentować nie będę, bo to nie jest raport z badań naukowych, więc trudno mi się odnieść do czyjegoś konceptu, że tak właśnie jest, a nie inaczej. Nie ujmuje to jednak wagi działaniu tej strony.
Moim zdaniem ta strona dla młodych ludzi jest stroną wartościową i jest takim instytucjonalnym autorytetem. Bardzo wiele osób się do tej strony odwołuje. Ale teraz tak, proszę Państwa. Kiedy Krzysztof Warlikowski wręczał nagrodę na tą czytelniczą, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale związaną z pisaniem i z czytaniem, z odbiorem książek, to faktycznie mówił o wadze dzieł literackich, publicystycznych, wadze języka pisanego, ale także wadze i istotnej roli pisarzy w myśleniu o języku i w ogóle w kulturze, w rozwoju kultury. Jednym z pisarzy, i teraz stawiam pytanie, czy pisarze są, mogą być współcześnie dla młodych ludzi, a w ogóle dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla młodszego pokolenia, autorytetem. Tacy pisarze często coś radzą, coś doradzają. Na przykład, nie wiem, czy Państwo znają pisarza Mariusza Szczygła, który jest też takim medialnym artystą, swego czasu prowadził różne rozmowy w telewizji. Można go znaleźć na Facebooku, warto go polubić, bo jest to na Facebooku, bo jest to bardzo ciekawa osobowość. Na Facebooku radzi, słucham sobie bardzo przyjemnej płyty i nagle ciach. Między nami powiem tobie, śpiewa wokalistka. Poczułem wzmożenie i postanowiłem wyjawić Polsce tajemnicę. Otóż tobie tylko na początku zdania, zaś ci w środku zdania. Nie ma innej możliwości, chyba że się jest Masłowską, która wie, po co wstawia ci na początek. I poza Miśkiem Koterskim, który wypowiada takie zdania według scenariusza napisanego przez ojca. Jeśli nie jesteś Polską, Masłowską i Koterskimi, wydrukuj sobie moją ściągę. Powiem ci, tobie powiem. Przypominają sobie Państwo ten mail do naszej poradni od młodzieńca, którego razi wyznanie ukochanej, kocham ciebie? To jest to samo, co powiem tobie. Zatem nie tylko tutaj ta dobra rada pisarza kierowana do odbiorców, ale także to poczucie poprawności językowej tkwi w bardzo wielu z nas, a pisarz dzięki tej radzie może nas tylko w tym upewnić. Czasem pisarze... Nie, ujmę to inaczej. Nie tyle od pisarzy czy z języka pisarzy możemy czerpać nie tylko wiedzę o poprawności sformułowań, ale także o tym, jak coś wyrazić, o sposobie użycia języka czy środków językowych po to, żeby jak najlepiej najpełniej wyrazić naszą myśl. Swego czasu któraś z gazet prowadziła wakacyjną szkołę pisania. I tenże Mariusz Szczygieł opublikował kilka takich dobrych rad. Trzy tutaj Państwu pokażę, bo są po prostu, bo są naprawdę warte refleksji. Jak pisać o własnym życiu? Nie pisz, babcia była bogata, ale skromna. Tylko babcia nigdy nie dała po sobie poznać, że ma dwie służące. Nie pisz, poznali się w fabryce fortepianów, gdzie razem pracowali, tylko poznali się przy polerowaniu klawiszy. Proszę zobaczyć, z takiego planu szerokiego przechodzi do konkretu, a ile więcej treści jest w tym przekazie. I mój ulubiony. Nie pisz banalnie, w moim życiu niczego nie żałuję. Zacznij od razu. Nie żałuję ani jednej nylonowej pończochy porwanej przez kochanków.
otwiera się taka takie pole do kojarzeń, a jednocześnie zastanawiamy się nad każdym słowem, nad tym, jak to inaczej, tę samą treść, jak inaczej można wyrazić. Można się na pisarzach wzorować również dlatego, że mają wyjątkowy styl. Moim ulubionym pisarzem, ulubionym przede wszystkim ze względu na dyscyplinę językową, jest reportażysta Wojciech Tochman. Zatrzymuję się w tej chwili, bo za chwilę cytat, który Państwu tutaj pokażę, jest cytatem brutalnym i wstrząsającym. Ale proszę zwrócić uwagę na styl i na sposób myślenia o tym, o czym chcę, o czym piszę. Wojciech Tochman jest reportażystą, który napisał książki z najgorszych, najstraszniejszych miejsc na świecie. Z Kambodży po ludobójstwie, z Ruandy po ludobójstwie. A ten fragment, który chcę Państwu przedstawić, to jest fragment książki Jakbyś kamień jadła po zakończeniu wojny w Bośni i Hercegowinie na początku lat 90. Proszę posłuchać. Zabijanie w Bośni było zabijaniem sąsiedzkim. Zwróćcie uwagę na długość zdań. Mordercy i mordowani znali się. Byli sobie bliscy. W naturze gwałtu jest bliskość i w uderzeniu maczety, kiedy spada na czyjś kark. Interesuje mnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak to się może dziać. Tyle lat mnie to już męczy. Te cztery pierwsze zdania, krótkie i zupełnie inaczej obrazujące to, o czym myślimy, myśląc, czy też jak to widzimy, myśląc o wojnie. Naprawdę bardzo gorąco polecam książki Wojciecha Tochmana, nie tylko ze względu na treść, bardzo dużo się można dowiedzieć o świecie, o człowieku, ale i ze względu na formę. No i oczywiście mistrzyni słowa Olga Tokarczuk, której książki polecam absolutnie wszystkie, szczególnie Biegunów, szczególnie Dom Dzienny, Dom Nocny, szczególnie Prawiek, a w ogóle wszystkie. Ale tutaj jedno zdanie chcę przytoczyć, w zasadzie dwa. Z mowy noblowskiej, kiedy Olga Tokarczuk otrzymywała Nobla, wygłosiła mowę, można ją znaleźć w internecie. Poświęciła ją czułości i napisała takie zdanie. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. To czułość sprawia, że Imbryk zaczyna mówić. To ostatnie zdanie jest, nawiązuje do wątku Imbryka, bohatera bajki Andersena, który się też przewija w tej mowie, ale to pierwsze zdanie jest zdaniem, które mną wstrząsnęło. Nie tylko dlatego, że mówi o czułości, czyli o czymś, czego nam teraz szczególnie trzeba, ale dlatego, że tak postrzega czułość w relacji z drugim człowiekiem. Głębokie przejęcie się drugim bytem. Czyli relacja nie tylko z drugim człowiekiem, z zwierzęciem, z rośliną, jego kruchością, niepowtarzalnością, nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Warto czytać wybitnych pisarzy, żeby mieć taką refleksję, jak można ująć myśl inaczej niż my ją ujmujemy. Zatem podsumowując, gdzie szukać językowego autorytetu? Proszę Państwa, w normie językowej, której wyrazem jest Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego, trochę już przestarzały, pracujemy nad nowym, ale ciągle nas obowiązuje. W Wielkim Słowniku Języka Polskiego wydawanym przez Polską Akademię Nauk, który ma tylko wersję internetową, bardzo proszę, polecam do niego zaglądać. On ma także charakter normatywny, jest wzorcem do naśladowania. W instytucjach, w działalności instytucji, Rada Języka Polskiego, poradnie językowe, w sprawdzonych źródłach sieciowych, trzy z nich Państwu poleciłam, ale wszędzie tam, gdzie ludzie z troską traktują nasz największy narodowy skarb,
język ojczysty. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie za wykład. Był bardzo ciekawy. Widzę, że na naszym czacie pojawiły się też wyrazy uznania dla Pani od naszych oglądających. Bardzo dziękuję. Także dziękuję Pani bardzo serdecznie za wykład, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie.